Siedzimy z Kacprem HTA w Warszawskiej Towarzyskiej, krótko przed premierą, twojej nowej płyty. Płyty, która koncepcyjnie jest w odległym świecie osadzona, że tak powiem. Skąd koncept właśnie przeniesienia się na wschód i zrobienia Ronina? Siemanko przede wszystkim. Wiesz co, wizja jakby związana z Roninem to jest bardziej taka zajawka, która dotyczy mnie, ale po prostu za pomocą jakiejś tam historii po prostu przeniosłem się gdzieś tam. Uważam, że po prostu te czasy, w których samurajowie walczyli jakby o swoje i tak dalej, były oparte właśnie na jakichś tak zasadach honoru, dumy, jakby jakichś takich przywiązania do bliskich osób. Z tą małą różnicą, że samuraj po prostu poświęca swoje życie dla pana, a Ronin to jakby dla samotnej drogi. No i to dla mnie jakby było idealne, bo po prostu gdzieś tam przeszedłem swoją drogę, współpracując na swojej drodze z różnymi ludźmi, a finalnie chyba najlepiej jest jednak na swoim i chyba tak w skrócie mówiąc o to chodziło bardziej, nie? A też jakoś sobie, jak już w ogóle w którym momencie wpadłeś na pomysł Ronina, jakby na początku robienia płyty, czy na końcu gdzieś ci się to spięło po prostu? No, wiesz co, powiem ci, że od paru płyt staram się robić tak na tyle koncepcyjnie materiały, że zakładam sobie gdzieś przy starcie płyty, niekoniecznie przed napisaniem pierwszego tracku, ale często to jest tak, że zaczynam robić płytę i gdzieś tam, kurde, wiesz, poprzednią płytę robiłem jako incognito i też mi to jakby pasowało do jakby takiego malutkiego protestu naprzeciwko, wiesz, ksywom, które kręcą wyświetlenia nie zawsze z pokryciem w fajnej muzie. I też chodziło mi o to, żeby zrobić fajną muzę, ale niekoniecznie świecić gębą w tym wszystkim i tak dalej. Te koncepcyjne płyty są fajne moim zdaniem, nie? No tak, jak już wpadłeś na ten koncept Ronina, to jakoś zrobiłeś sobie dodatkowy research, nie wiem, zacząłeś oglądać jakieś filmy japońskie, ja żeby bardziej złapać vibe, czy ja generalnie siedzisz w tym? Lubię, kurde, oglądać sobie japońskie filmy czasem. Nie tak, może nie jestem jakimś, kurde, ciężkim pasjonatem, żebym, wiesz, z pamięci znał wszystkie tytuły, ale lubię niektóre filmy z japońskiej, bo właśnie, kurde, gdzieś tam przywołują tą tematykę. Czy tam Przyczajony Tygrys, Ukryty Smok, czy teraz przykładowo z Jaredem Leto zobaczyłem sobie też film, gdzie finalnie ląduje na intro do albumu, gdzieś tam fragment dialogu. No, jest to fajna faza. Uważam, że lubię w ogóle po prostu skakać z różnymi rzeczami. Gdzieś tam mitologia grecka też mnie interesuje. Możliwe, że gdzieś tam też porównania. W ogóle wydaje mi się, że rap gdzieś tam z tymi porównaniami jest atrakcyjniejszy. Nie jest to samo, nie jest to klepanie kolejnej płyty, kolejnego tego samego. Nie jest to machanie pod blokiem rękami w kółko i krzyczenie tych samych sloganów. Ja też, kurde, no mówię, no, najstarszy ani najmłodszy nie jestem. Myślę, że jestem w połowie przedziału. 32 lata to jest takie w pośrodku chyba, nie? Więc wydaje mi się, że trochę to jest chyba efekt też dojrzewania trochę i angażowania się w różne jakieś takie fazy, nie? Ale czy też wpływ jakoś na ten pomysł Ronina miał na przykład Wu-Tang? Bo czytałem, że Mef jest jednym z twoich ulubionych raperów. Podświadomie może tak, nie? Bo gdzieś tam ta faza Shaolin, kurde, Wu-Tangu oldschoolowa, to towarzyszy mi praktycznie od początku słuchania rapu, czy pierwszego tego Enter the 36 Chambers, czy pamiętam czasy, jak grałem w PlayStation 1, była gra nawet na konsolę Wu-Tangiem. Oni byli po prostu poprzebierani jakby w jakieś, kurde, samurajskie zbroje, ale ogólnie oparta była na kombosach i tak dalej. Także no, gdzieś tam na pewno, kurde, ta faza skitów wszystkich. Jarałem się zawsze też skitami Wu czy ODB przed Shame on Manega, gdzie tam, kurde, wiesz, te sceny punchy, kurde, były odgrywane fajnie werbalnie. Na pewno gdzieś tam z tyłu głowy. W sumie powiem ci tak, ty o tym teraz powiedziałeś, ja o tym nie myślałem. Ale może tak być, nie? Może to być jakaś podświadomość, która gdzieś mnie tam nakierowała, nie? Na taką fazę. Ale no, inspiracja, póki inspiracja jest fajna, a nie jest pastiżem, to jest fajnie, nie? W ogóle praktycznie się nakłada ta premiera twojej płyty z 25-leciem Enter the 36 Chambers, bo jest w tym miesiącu. Tak jak się zgrało pięknie, dobre pokrycie, nie? Miało być planowano, planowaliśmy na 16 listopada, ale tak jak ci wspomniałem wcześniej, coś tam, kurde, z tymi opakowaniami preorderowymi nie zagrało. Nie wiem, kiedy planujecie wypuścić ten wywiad, czy będzie to już przed, czy po, ale... Pewnie jakoś krótko przed, no.
ale w każdym bądź razie, no, niestety, kurde, przygotowałem tą płytę możliwie najszybciej jak mogłem, a niestety niektóre rzeczy, wiesz, ludzie też popełniają błędy, jakby to nie było zależne ode mnie, podejrzewam, że tłocznia była zależna od drukarni, drukarnia i tak dalej, nie? Trudno, nie ma co szukać winnych, jeżeli wszystko się, że jak powiem, spełni tak jak ma i jest to tydzień obsuwy, tak jak mnie zapewniono, to powinniście tą płytę już słuchać sobie w trakcie tego wywiadu, nie? No, zobaczymy, ja jestem dobrej myśli o tak, nie? W ogóle tak jeszcze odnośnie tego 25-lecia debiutu Wu-Tangu, to w jednym z wywiadów widziałem, że chwaliłeś też moim zdaniem świetny dokument Netflixa Hip Hop Evolution. Nie wiem, czy widziałeś drugi sezon, gdzie właśnie między innymi o początkach Wu-Tangu jest. Nie, właśnie nie. Oglądaliśmy ostatnio przed koncertem gdzieś na Motelo Kanciapie. Weź dokument właśnie a propos, ale to było ogólnie hip-hopu, gdzie gdzieś tam skupili się na Wu-Tangu, ale to na pewno nie jest to, bo gdzieś tam ten Netflix ma swoje zdanie. Ale nie. Dwa tygodnie temu bodajże drugi sezon. Nie widziałem, bo powiem ci, że ten Netflix to jest taka kurde kopalnia całego świata i wszystkiego i niczego zarazem w jednym, że masakra. No. Ostatnio zacząłem oglądać kurde bajkę Dragon Ball, nie? I stwierdziłem, że kurde albo jestem cofnięty w rozwoju, albo to jest jakiś kurde ewenement, jeśli chodzi o bajki. No. W ogóle też właśnie w tym Hip Hop Evolution to, co mi się najbardziej podoba, nie wiem, czy będziesz miał podobne wrażenie, to jest to, że jest mega fajnie przejrzyście ukazane, co kto wprowadzał i co kto zmieniał i jakie zajebiście, były na bieżąco reakcje. Zajebiście. W ogóle powiem ci, że zajebista forma edukacji dla młodych fanów rapu, czy powiedzmy nawet dla raperów młodych, bo gdzieś tam śledzę też jakby jakieś wypowiedzi różnych ludzi i serio, w dzisiejszych czasach nie każdy dzieciak w Poznaniu wie, kto to jest Peja, nie każdy kurde małolat w Stanach wie, kto to jest Biggie i tak dalej, no kurde, powiem, nie spodziewałem się, że ten, może już faktycznie te 32 to już, że jestem stary, a nie ten, bo jakby nie spodziewałem się, że doczekam takich jakby rozkmin, nie? I to dla tych osób, które nie wiedzą, co jest 5, zajebiście na pewno cofnąć się do czasów, gdzie kurde rapowali przy płonących śmietnikach i kurde na pierwszych bibach grali DJ-e, Grandmaster Flash, czy kurde później kolejni. Zajebista faza, zajebiście, no to był hip-hop, nie? Dalej jest hip-hop, wiesz, to też nie jest może tak głupio powiedziane, no dzisiaj dalej jest hip-hop, tylko po prostu naturalną drogą ewolucji po prostu znalazł się w innym miejscu. W innym miejscu był jak, wiesz, jak Wu-Tang rapował 25 lat temu, w innym miejscu dzisiaj jest, nie? No fajnie te zmiany są ukazane, że ciągle gdzieś co parę lat coś się zmieniało, jakby osoby w danym momencie będące na topie też miały taki szok, także na przykład no fajnie, zapadł mi w pamięć z tego pierwszego sezonu fragment, jak wszyscy mówili o tym, że jak weszli Run DMC, to wszyscy byli w szoku, że jak to raper może się normalnie ubierać, co nie? Bo wszyscy mieli odpalone kreacje sceniczne, a teraz z drugiej strony jest odwrotnie, tak, że jakby bardziej to, że ktoś ma odpalone kreacje sceniczne się wydaje dziwne, a wrócimy znowu do old schoolu i tak było, także wszystko gdzieś... Dzisiaj w ogóle też jest, wiesz, jakby... Wydaje mi się, że kiedyś najbardziej broniła się muzyka, fajna muzyka, wiesz, nie robiły takiej roboty te teledyski czy wszystko, co się wokół tego układa, no bo technologia i wszystko było inne, ale rządził hip-hop, a bardziej dzisiaj wydaje mi się, jakby to było 50-50 z wizerunkiem, nawet kurde z większą przewagą na wizerunek. Dzisiaj kurde jednak widzisz w Stanach czy kurde, no u nas tak samo kurde, jakby wizerunkowo ludzie są kurde postrzegani. Jeżeli ktoś ci nie spasuje ludziom twój wizerunek, to niekoniecznie kupią twoją płytę, nie? Czasem ktoś kurde wydaje mi się, ja pierdolę, mówię, jak kurwa chujowo rapuje, nie? A potem kurde wiesz, ale jakby wizerunek, kurde to wszystko ładnie wygląda, jest dobrze podane i tak dalej, no i gdzieś tam ma to swoich odbiorców. No i w drugą stronę tak samo, nie? Czasem ktoś rapuje zajebiście, ale jest niszowym raperem, kompletnie niszowym, gdzieś tam przechodzącym ze zboczku i tyle. Niektórzy raperzy mają wyjebane na wizerunek, wiesz. No mówię, czasy się zmieniają, niektórzy się w tym umieją odnaleźć, niektórzy nie umieją. Ja wydaje mi się, że tak pół na pół. Czasem wydaje mi się, że kumam o co w tym chodzi, czasem nagle wychodzi jakiś kawałek, mówię, kurwa, czym, to co tu chodzi, nie? No, ale to jest, mówię, ewolucja i tyle. Tego nie zatrzymasz, albo w tym będziesz, albo po prostu zajmij się czymś innym, nie? A też w social mediach też się udzielasz, też, o ile się nie mylę, to gdzieś ktoś mi wspominał jakiś czas temu, że też twój pies ma Instagrama, tak? Wiesz co, nie, no założyłem sobie na bekę, jak kupiłem sobie psa.
wrzuciłem tam, kurde, jedno zdjęcie czy dwa zdjęcia i się na tym skończyło użytkowanie Instagrama przez mojego psa. Ale no to bardziej było for fun, kurde. Zrobiłem sobie po prostu na beczkę, fanpage założyłem jej. Nie wiem, czy Instagram, czy... Nie, Instagram chyba nie. Fanpage na Facebooku chyba jej założyłem. No ale mówię, potem się jakoś, kurde, wiesz, chyba nie jestem aż taki, kurde, Tamagotchi. Też generalnie widziałem też w jednym z ostatnich wywiadów, wspominałeś, że masz też jakiś taki pomysł, żeby zrobić płytę z jakimś raperem, tak? I czy no, gdzieś no, jakby coś w tym kierunku dalej robiłeś, czy na przykład dogadałeś się już z kimś, albo masz, nie wiem, koncept i szukasz odpowiednio pasującej osoby? Wiesz co, nie, bo to nie jest tak, że jakby mam, może nie będę leciał jakby z ksywkami, bo te rzeczy są niepotwierdzone jakby i gdzieś tam możliwe, że się rozejdą jeszcze gdzieś w powietrzu. Ale było parę wizji jakby na płytę, no kurde, gdzieś tam z tyłu głowy jest, była przynajmniej wizja płyty typowo weedowej z drugim raperem, który też z tego weedu słynie. Była wizja też płyty z jednym kolegą, z którym po prostu chyba nam się drogi jakby życiowe nie... Jakby mój lifestyle, kurde, jest o tyle inny od drugiego kolegi, że po prostu chyba tego to się nie łączy w całość. No a w trzecim przypadku, kurde, jest to bardziej, wiesz, praca, kurde, w zespole tego artysty i jakby no, dogadanie się nasze z terminami jest na tyle, że w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, kurwa, mówię, już trzy osoby mi przeleciały przez głowę, z kim chciałbym zrobić płytę, ale gdzieś tu cały czas albo to wisi w powietrzu, albo nie wiem, albo z mojej win braku zajawki, albo nie wiem, no nie wiem, nie chcę tego rozkminiać jakby na dłuższą metę, bo z każdym z tych chłopaków mam, powiedzmy, wszystko jest all right, nie? Ale za to planuję zrobić płytę z producentem jednym i to myślę, że jest na tapecie najbliższej, nie? Teraz skupiam się jeszcze na tym, co się będzie działo z tą płytą, mam jeszcze jakieś tam teledyski do wypuszczenia, dwa albo trzy w związku z tą płytą, jakieś plany koncertowe i wokół tego chcę krążyć, póki nie będzie premiera, dać sobie chwilę te dwa tygodnie czy trzy tygodnie takiego jakiegoś luzu psychicznego, żeby trochę zresetować czachę, bo był taki okres, że wydawałem płyty po dwie w ciągu roku. Przeważnie była to solowa płyta plus płyta na przykład Gandzia Mafii, była to płyta solowa plus płyta Hipotonii, była to płyta solowa plus mój mixtape i jakby leciałem, kończyłem i tak mi się wydaje, że się trochę, kurde, zapędziłem, kurde, w wyścig z samym sobą. A teraz podchodzę do tego na jakimś większym luzie i po prostu to się musi robić swoim tempem, no. No i tak wydałem płytę w zeszłym roku w listopadzie, no w tym roku znowu w listopadzie, więc powiedzmy bez pospieszania się rok na luzaku long play może powstać, nie? Myślę, że całkiem ciekawy na przykład odnośnie takich zderzenia w ogóle innych bajek, ale że tak powiem, geograficznie nieodległych, to myślę, że ciekawe by było, jakbyś coś większego zrobił, podatek z Grubsonem też na lokalnym podwórku, bo no, wiesz co, to mógłby ciekawy miszmasz wyjść. No na pewno, wiesz, kiedyś mamy na, kurde, mojej pierwszej płycie Hipotonii, mamy wspólny kawałek, ale wtedy było, funkcjonowało to tak, że ja też mieszkałem na blokach, Grubson mieszkał na blokach, mieszkaliśmy niedaleko siebie, wiadomo, jego stylowa była bardziej, kurde, wiesz, Jamaican i tam Root Boy i te jego wszystkie, wiesz, jakby fazy. Moja faza to była na tamten czas typowo uliczno-kryminalny rap i jakby no na ten czas scalenie się przy albumie, no to w ogóle nie widziałbym tego, myślę, że on też nie. A teraz ja mieszkam w domu w jednej dzielnicy na obrzeżach Rybnika, on mieszka na obrzeżach Rybnika zupełnie w drugiej stronie, że powiem, naszego miasta. Ma dwójkę dzieci, ja mam dziecko, wiesz, jakby no nie było nigdy takiego pomysłu w ogóle o zrobieniu wspólnej płyty, ale no też mi się wydaje, no fajnie nasze głosy mogłyby zrobić coś wspólnie ciekawego, ale zajawki są, kurde, tak dalekosiężne, że bardziej widziałbym tu jakiś wspólny, fajny track niż, kurde, album, nie? Tak mi się wydaje. Bardziej, że Gruby lubi żyć boom-bapem dalej gdzieś tam na tych jego płytach, ten, a ja lubię, wiesz, zafascynował mnie jakby nowoczesny rap i jego jakby różne zakamarki, no. Co nie znaczy, że też do boom-bapu mi nie jest wciąż ten, no bo to jest początek, nie? Pionierstwo. No, a co na przykład sądzisz o takich, bo ostatnio coraz więcej się pojawia totalnie przekrojowych takich kombinacji ognia z wodą. Nawet żeby nie patrzeć daleko, no to Peja z Young Gigim, Young Multim,
Jakby do SILDO, co o takich kooperacjach sądzisz? Jakby? Pytanie, kurde. Popkiller. Wiesz co? Nie wiem, niech każdy sobie robi, kurde, po swojemu. Tak uważam że jeżeli jest to w zgodzie z samym sobą, to niech sobie to robi. No wiadomo, że jakby mój stosunek do wielu artystów, kurde, młodego pokolenia, to jakby jest, kurde, żeby nie powiedzieć krytycznym, bo też nie chodzi o to, żeby właśnie, kurde, krytykować wszystkich młodych, którzy się pokazują, prawda? No jakby dla mnie, czyli dla młodego wydawcy, który drugą płytę wydaje samemu, jakby rozkmina nad młodym artystą, który mógłby kiedyś tam wesprzeć moje szeregi, to jest, kurde, zajebista faza, tylko ja tego nie widzę, bo odsłuchuję masę kawałków, które dostaję na pocztę, masę kawałków, które dostaję na fanpage, no i albo, kurde, po prostu mój hype, kurde, nie jest na tyle zbudowany, żeby, kurde, tacy pro młodzi raperzy zgłaszali się do mnie, albo po prostu, kurde, w tym stylu, w którym jakby ja bym chciał kogoś usłyszeć, no to nie słyszę, nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, kurde, no ja... To są, kurde, chłopaki, które robią mocno hitowe piosenki, kurde, no i nie ma, kurde, to jakby gadki, kurde, jeden i drugi, czy ten Multi, czy ten Young Iggy, jakby mają na swoim koncie, kurde, sporo już hitów, które bujają, jakby, no najwidoczniej to jest, kurde, gdzieś tam blisko znaczne z młodzieżą, która, kurde, teraz szuka takiego czegoś, no nie wiem, ja byłem, kurde, zbuntowanym dzieciakiem z ulicy i szukałem, kurde, troszkę starszych kolegów z ulicy, którzy żyją podobnymi rzeczami, no kurde, no nie będę stał nad ludźmi, kurde, z maczetą i tłumaczył im, że każdy ma być, kurwa, z ulicy, bo coś tam ten. Średnio mi się po prostu podoba jakby faza, kurde, chyba tego, że... W tych czasach, w których my robiliśmy muzykę, trzeba było sobie trochę pazurami to wydzierać, w sensie jakby użerać się z ludźmi o to, że jesteśmy hip-hopowcami, kurde, jakby trzeba było przetrzeć te szlaki. No przede mną przecierali je, kurde, Molesta Peja i nie wiem, no i wielu innych na tamten czas. Później my gdzieś tam to robiliśmy, a teraz jakby kolej się tego wszystkiego odmieniła na tyle, że kiedyś było B, jak byłeś raperem, a dzisiaj nawet nie jara się gościu rapem, powiedzmy, ale kurwa fajnie być raperem, nie? Bo jest się wtedy popularny, bo może nie wiem, wyświetlenia, bo hajs, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, kurde, ale w ogóle jakby no, kurde, nie słyszałem, kurde, 5 lat temu o youtuberach, którzy, kurde, są, kochają hip-hop, nie? Nie pamiętam tego, żeby youtuberzy, którzy wrzucali te filmiki, na których opowiadają, jak przejść, kurde, grę dla dzieci, włączają sobie w tle Mobb Deep, czy Wu-Tang, czy chuj, nie wiem, Travisa Scotta. Nie pamiętam, żeby takie rzeczy miały miejsce. A teraz jakby z popularnością muzyki i tym, że można na tym zarobić, jakby jest to marketingowo fajną sprawą i tak dalej, nagle, kurwa, jak grzyby po deszczu, kurwa, nie wiem, skąd oni się wzięli. Po prostu wyrosła ich chmara i wielu z nich ma jakby, kurde, jakieś tam... Potrafią to zrobić, nie? Bo każdy mówi, a bo na autotune, kurde, każdy, kurde, ciul, kurde, zrobi piosenkę. No ale jakby... To tak nie gra, prawda? Autotune to jest instrument, kurde, to trzeba umieć użyć, kurde, trzeba mieć ludzi, którzy ci pomogą, kurde, do tego usiąść. Pewnie też już słyszałeś niejednego artystę, w cudzysłowie, który próbuje robić coś z autotunem, ale nie wie co i jak, ale napierdoli tego po prostu jak ten, no i wiesz, i no wiadomo, że to nie jest fajne, To nie jest tak jak w popie, że powiedzmy Britney Spears, kurde, nie wyciąga pewnych melodii i musi sobie pomóc autotunem. Tu jest bardziej jako to używane jako zamierzony instrument. Ale no naprawdę, to jest tak, kurde, szerokie pytanie, które mi zadałeś, czy ja widzę coś w tym, kurde, złego, wiesz. Ja teraz powiem ci tak, wypowiadałem się wiele razy krytycznie a propos tego czy tamtego, troszkę zmieniłem sobie w głowie politykę jakby, kurde, swojego prowadzenia się i w mediach społecznościowych, wywiadach i tak dalej. Wiele rzeczy sobie zostawiam w kieszeni, bo trochę to jest jak walka z wiatrakami, kurde, nie chcę być odczytywany u ludzi jako jakiś, kurde, naczelny hejter, który, kurde, ciśnie z wszystkimi i ustala ludziom, kto się do czego nadaje, nie? Mam jakieś swoje zdanie na temat tych paru spraw, które się dzieją, bo teraz wychodzi płyt, nie wiem ile, 2 lata temu wychodziło po 200 płyt hip-hopowych legalnych rocznie, teraz podejrzewam, że, kurde, 2 razy więcej jeszcze, nie? Więc po prostu staram się mieć jakieś swoje zdanie, ale zamykać sobie swój ogródek jakby
bramką i dopóki ktoś mi, kurde, nie wali, wiesz, butami przy mojej bramce, to jakby nie życzę tym osobom źle. W sensie róbcie sobie to co chcecie. Trochę, kurwa, trochę tylko słabe to jest jakby z uwagi na to, że dzieci, kurde, jakby młodsze jeszcze od tych młodych, troszkę mają, kurde, robione jakby zachwianie równowagi między tym, co jest, kurde, prawdą, a tym, co jest, kurde, jakby, nie wiem, nie, może nie inspiracją, albo kreacją, o tak. Ogólnie, kurde, moje podejście na dzisiaj jest takie, że młodzi artyści, new school, spoko. Fake hip-hop, czy stary, czy nowy, nie spoko. A jakby bycie wyrocznią z mojej strony, po co? Wiesz, o co chodzi, kim ja jestem, żeby, kurwa, wszystkim ten... Niech każdy sobie robi, kurde, dopóki nikt mi jakby nie zaprząta mojego spokoju, który sobie zbudowałem, kurde, z rodziną, z, kurde, muzyką, którą robię już nie pierwszy rok, bo kurde, no bo już trochę lat robię tą muzykę. Póki, kurde, nie przeszkadzasz mi w moim życiu, to ja też ci w twoim życiu nie będę przeszkadzał. No oczywiście wiadomo, że tam są, kurde, można by to dalej wałkować, ale to nie ma sensu, nie? Tak bym to zakończył, nie? No to jeszcze gdzieś chciałem wrócić na chwilę do tematu Gandzia Mafii, ale nie na zasadzie dopytywania o powody rozstania, bo to jak mówiłeś, że nie chcesz za bardzo o tym mówić, ale ciekawą rzecz na przykład ostatnio Kali powiedział w naszym wywiadzie, że jakby skala sukcesu Gandzia Mafii w pewnym momencie zaczęła mu już ciążyć, że nie chciałby wrócić do aż takiej rozpoznawalności, że wszędzie ludzie do niego podbijali i osaczali go, że tak powiem. Mówi to trochę w kontekście tego, na jaką skalę wybuchło Tako na Fide. I czy też miałeś takie wrażenie, że ten jakby sukces był na tyle wszechogarniający, że wolisz jednak pobyć trochę incognito, czy bardziej to Kaliego dotykało jako tej głównej twarzy, a ty aż tak nie odczuwałeś? Mi się wydaje, że teraz dotyka go to jeszcze bardziej, jakby, bo jeśli chodzi o popularność, to jakby myślę, że, kurde, wiesz, wydał też tam jakiś album, który został mocno przyjęty, bo chyba niedawno z tego, co obserwowałem, Olis spadł, więc jeśli chodzi o jego rozpoznawalność, to nie sądzę, że ta skala stała się mniej jakby chyba przytłaczająca, bo gdzieś tam w tych zestawieniach najlepiej sprzedawanych płyt na Empiku wiem, że śmignęła mi gdzieś tam jego ksywka, wiem, że był Kenke, żeby Tako na Fide i on też tam był w tej dziesiątce, także, kurde, myślę, że jak jesteś w dziesiątce najlepiej sprzedawanych płyt w Empiku bez podziału na kategorie muzyczne, no to jest ta popularność naprawdę dźwigająca wysoki level, kurde, wiesz, o co chodzi. I z jednej strony można podejść do tego na zasadzie takiej, tak, przeszkadza mi to i trochę mnie to zaczyna przytłaczać. Z drugiej strony, jeśli osiąga to takie wymiary, no to wtedy moja kieszeń jest pełna, a moje jakby fantazje artystyczne pozwalają mi zrobić sobie trochę więcej i przesiąść się do lepszego samochodu i tak dalej, i tak dalej. Dlatego to jest takie, kurwa, nie wiem. Myślę, że to jest dla takich osób, kurde, takie 50-50 trochę, prawda? Z Quebo też kiedyś rozmawiałem na ten temat, jak byłem na ich koncercie we Wrocławiu i też sam mówił, że dla niego to jest takie jakby męczące uzależnienie. No, tak bym to, tak, i tak mi się wydaje, że tak to wygląda. Wiesz co, jeśli chodzi o Gandzia Mafię, z mojej perspektywy był to wystrzał na koncerty, na których mieliśmy soldauty wszędzie. Jakby, kurde, popularność naszego zespołu wtedy na ten czas, myślę, że... Kurde, nie będę rodzynkiem, narcyskiem, który powie, że byliśmy na ten moment najpopularniejszym zespołem hip-hopowym w Polsce, bo wydaje mi się, że na ten moment tego sukcesu, tych dwóch płyt, byliśmy najmocniej stojącą ekipą i odbijało się to wszędzie. Widziałeś dzieciaki w ciuchach Gandzia Mafii, wykroczyło to dużo poza to, co zakładaliśmy, bo zakładaliśmy zrobienie zajebistego albumu, który się super przyjmie. I pamiętam, że pierwsza płyta wychodziła w momencie mniej więcej jak wydawałem płytę Gotowy na Wszystko, czyli moją jedyną solową złotą płytę. Kali wydawał chyba wtedy Gdy zgaśnie słońce. I jakby my solowo pracowaliśmy na to, że Gandzia Mafia też miała fajny odbiór, ale nie była to na tamten czas marka, która pozwalała mieć pewnik, że wow, teraz rozdupiamy, bo wydajemy płytę. Tylko pamiętam, że wypuściliśmy klip Pole Marysi i po prostu przerósł nasze jakby wymagania. Dzisiaj zdarza ci się już słyszeć klip, który ma, kurde, 500, 600, 800 tysięcy wyświetleń w dobę, czy tam, nie wiem, ktoś miał bańkę pewnie, podejrzewam, Tako, czy Quebo, czy... Tak. Ale na tamten czas nasze 400 chyba, czy 500 koła, nikt tyle nie miał wtedy wyświetleń. Siedzieliśmy, kurde, na kanciapie gdzieś po koncercie w Anglii, kurde, i rozjebało nas po prostu, kurwa.
każda kolejna rzecz napędza sukces. Potem te, wiesz, dobrze przygotowane preordery, kurde, w tych pakietach, jakby to było, kurde, to było coś, na co jakby się nie przygotowywaliśmy, a po prostu przyszło. Ja się tym jarałem, jakby, kurde, było to dla mnie zajebista faza. Wiadomo, były jakieś takie pojedyncze akcje w stylu, kurde, psycho ze strony ludzi, kurde, bo graliśmy w Krynicy z drugi koncert, gdzie było, kurwa, z 8 tysięcy ludzi. I gościu, który organizował ten koncert, musiał nas, kurde, że tak powiem, podkraść w swoje auto i prawie przejechać, kurde, ludzi, bo nam zaczęli, kurwa, trząść autem jak Beatlesom. Kurwa, piszczenie, wkładanie palców przez okno, no to było już, kurwa, pojebane, nie? Ale jak potem dojechaliśmy do hotelu, no to śmialiśmy się, odpaliliśmy jointa, mówię, kurwa, co jest, widziałeś tych ludzi, kurwa, pojebało ich, kurwa, mówię, ja nie jestem, kurwa, John Lennon, żeby ludzie jakby, to było takie szok z wow pomieszanym, kurwa, z co ci ludzie mają w bani, nie, jakby fajnie, że się tym jaracie, ale kurwa, o co, to jest, kurwa, już grube, nie, i jakby przytłoczenia jakoś, wiesz, ja mówię, solowo nie jestem, kurde, top kurwa 10, jeśli chodzi o raperów, jeśli chodzi o rozpoznawalność i tak dalej, żebym czuł kiedyś jakby ciężar zmęczenia rozpoznawalnością. Wiadomo, że też nie jestem z wielkiego miasta, bo Rybnik ma 150 tysięcy mieszkańców i każdy mnie tam kuma, ale jakby nigdy nie odebrałem tego jako coś przytłaczającego, ale po prostu raczej jako coś, co ze wzrostem popularności, z większymi wyświetleniami, z wszystkim będzie po prostu narastać i jakby podświadomie chyba się gdzieś tam zbroję na to, że taki dzień może kiedyś przyjść, albo był przez chwilę, a może już nie wrócić, nie wiem, po prostu jest to taka faza, która po prostu cię troszkę uzależnia, bo wiąże się z wieloma innymi rzeczami, prawda? Jak sprzedają się twoje płyty, to możesz sobie pozwolić na to, żeby twój dzieciak zapierdalał w fajnych ciuchach, żeby móc z żoną zjeść obiad w fajnej restauracji, żeby wybudować sobie dom, czy żeby zmienić samochód, nie? Także jakbym, wiesz, wydawał płytę i nie śledził preorderu, nie sprawdzał, czy moje klipy, kurde, kręcą wyświetlenia, czy ludzie odbierają to spoko, to byłbym, kurwa, trochę hipokrytą, nie? I czy chciałbym, żeby wróciły te czasy, jakby tego, że źle się czułem w tym wszystkim, jakby popularności, nie mówię się o Kalim, że tak? Mówisz, że jakby skala tamtego sukcesu już mu zaczęła ciążyć w pewnym momencie, że teraz jest taki, powiedzmy, zdrowy, ale nie jest tak wszechogarniający. No, z tym bym mógł podyskutować, ale też nie będę, kurde, wiesz, jakby rozbijał dyskusję, bo myślę, że to jest, kurde, że to też jest takie pół na pół, prawda? Ciąży ci coś, ale, kurde, jak finalnie zbierasz pęgę za to wszystko, to też ci ciąży? Chyba nie. To jest takie, mówię, pół na pół, kurde, no jak, wiesz, jak ci ciąży, no to też możesz, kurde, zmienić zawód, nie? Być bardziej inkognito, nie wiem, zostać pisarzem albo, kurwa, nie wiem, malować obrazy, wiesz, siedzieć sobie w swojej piwnicy, a jeżeli robisz muzykę, no to musisz się z tym liczyć. Wiadomo, że są też artyści, którzy różnie sobie ze stresem radzą, prawda? Barbara Streisand, z tego co pamiętam, ma jakieś tam, kurde, multidiamentowo-platynowe, nie pamiętam dokładnie, ale że ma naprawdę jakieś turbo osiągnięcie, jeśli chodzi o sprzedaż płyt, a zagrała chyba 8 czy 9 koncertów przez całe życie. Powiedziała, że ona czuje taki stres przed zagraniem koncertu, że jakby ona 2 czy 3 tygodnie przed koncertem już, kurde, wpada w jakąś anoreksję, nie je, nie pije, jest, kurde, rozczęsiona, nie? Więc warto się zastanowić, czy jest sens grać koncerty, jeżeli tak ci to rozpierdala zdrowie. Ja bardzo chciałbym, żeby wrócił ten czas, kiedy, kurde, podjeżdżałem pod klub i widziałem kolejkę, która się nie kończy. Bo to było zajebiste przeżycie, bo trwa i to, wiesz, nie był jednorazowy koncert, tylko tak było wszędzie po prostu. Wszędzie, gdzie nie jechaliśmy, kurwa, to było tak. No my też, wiesz, fajny obraz tworzyliśmy jako ekipa, jakby muzycznie to wszystko fajnie. Myślę, że w pewnym momencie druga płyta funkcjonowała dużo lepiej muzycznie niż między nami koleżeńsko, ale po prostu no nie było to odczuwalne, bo jakby nasza jakby zajawka po tej pierwszej płycie, która rozjebała, była taka, wiesz, taka mocna do zrobienia tego, żeby, kurde, zrobić znowu mocny, solidny album, że potrafiliśmy się spiąć w tym wszystkim i zrobić to, nie? Także, no, kurde, powiem ci, że ciekawe pytania mi czasem zadajesz, bo jakby ciężko mi znaleźć na nie jedną raką odpowiedź, nie? Spoko.
spoko. To myślę, że takim tematem wspominek z lat Gandzio Mafii możemy zakończyć. Powiedz może, co byś chciał jeszcze dodać naszym czytelnikom tuż przed lub tuż po premierze Ronina. Wiesz co, co bym chciał dodać? Czekajcie na ten album razem ze mną. Ci, którzy są ze mną od początku, ci, którzy ze mną są od niedawna, bo wiadomo, że robimy to dla siebie, robimy to też dla was wszystkich. Jeżeli jest feedback z drugiej strony, to jest dodatkowa energia do robienia tego. Ja wracam za niedługo do domu i siedzę nad kolejnymi rzeczami, robię malutki reset i działam. Niech, kurde, muzyka się kręci cały czas do przodu, nie? Okej, spoko. Dzięki.